Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed. Ostatnią wieżę chciałbym zdobyć przed udaniem się do Akki. Przedostatnią w zasadzie. Która była pilnowana przez grupę Templariuszy. Na to wygląda, a jeszcze paru tam zostało, więc pewnie troszkę się pobawimy. Tak czy siak gra mi się wyśmienicie, naprawdę. Bawię się świetnie. I jak zwykle mój analityczny umysł próbuje rozkminić dlaczego, nie? Co jest, kurde, dziełem sukcesu. Będę musiał z nimi walczyć. Chyba, że uda mi się znaleźć... I tak będę musiał z nimi walczyć. Bo nawet jak wskoczę później w siano, to myślę, że i tak mnie zaatakują. Ale spróbuję się na razie przycisnąć. Okej, tu mnie nie widzą. Ale żeby się dowiedzieć, dlaczego ta gra jest zajebista, to musimy najpierw troszkę dłużej w nią pograć. Chyba najbardziej to wykonanie, bo te animacje, to wspinanie ogólnie, animacja tego wspinania, to wszystko jest bardzo przyjemne. Samo bieganie po dachach jest fajne, przynajmniej na razie, na początku, no bo wiadomo, że wszystko się nudzi z czasem. Ale wykonanie tego jest bardzo dobre. Dosyć płynne. I tak dalej. No i coś czuję, że będziemy się bić z nimi teraz przez to. Znaczy, mógłbym se zejść i chyba wtedy i pójść. Co nie? Tak jak wszedłem. Nie wiem, czy tak się da w sumie. Dobra, tam. No ja chętnie. Oj. Kurwa, bo spadł. O Jezus, prawie się zabiłem. Już drugi raz. Ty poczekaj, ja go dobiję. I teraz nasza kolej. Też potrafią takie zabawy robić. Ojej. Dobra, gościu. Dzięki za tą wieżę. W tej gierce chyba się nie zbiera żadnych fantów, tylko jakieś znajdźki typowo znajdźkowe, więc chyba. Więc nie wracam tam przeszukiwać, bo nie widzę sensu. I biegniemy w końcu w stronę Akki.
Tak zerknąłem, czy na dole nie ma może stogu z sianem, bym sobie wskoczył i szybciej by było, nie? To co, wieśniacy? Myślałem, że nie będą mieli nic przeciwko. Nie widzę go. Jak znajdę tą flagę, to sobie ją wezmę, ale... Mech. Ciekawe, co tam jak uzbieram 100, po prostu... udało ci się uzebrać 100. Uzebrać, kurwa nie. Ryzyko. Dobra. Pozwolicie mi wejść na tą wieżę. Bardzo bym tego chciał. Nie ma pamięci o tym miejscu. Albo ten gdzie ja byłem? W Damaszku, nie? No to byliśmy dopiero w dzielnicy Biedoty, bo to są jeszcze inne dzielnice. Więc ogólnie to, że są trzy miasta, no to swoją drogą, ale będziemy tak między nimi podróżować po prostu, z tego co rozkminiam. A jak tak leciał, to tak trochę widziałem, że nie trafia. Za bardzo. Okej, w tym samym miejscu mi pokazało, całe szczęście. Spróbujmy jeszcze raz. Próba numer dwa. Okay. Preparation is crucial to your success. Czy rozumiem, że ten wóz jest spierdolony? A nie, po prostu. Tym razem się udało. Przyznam, że teraz przez cały lot trzymałem lewy bumper.
tak jakby chcąc go pchać do przodu bardziej. I nie wiem, to chyba nie powinno było mieć wpływu na to, ale... Idź stąd. Jestem teraz w Aztce. Raczej dobijamy. Okej. Ciekawe. Tęskniłem za graniem na padzie, może też dlatego tak fajnie mi się gra. Bo niewiele gier gram na padzie. Tylko tam na wiadomo jakichś konsolach się grało, nie? Witamy. Okej, nie wygląda to najlepiej. Czyżby jakaś zaraza? Trochę wojny, trochę zarazy, czy bardziej wojna sama? Zostaw go, kurwa. Ogólnie ten kontratak załatwia wszystko praktycznie, ale nie chcę być taki kurde, że tylko to robię, nie? Ale czasami będę. To jest po prostu tak łatwe teraz, że koniec. Ej, coś, czegoś... Ty kurwa, czego chcieć więcej, nie? Prosta i przyjemna zabawa. My sons were half as brave as you. I'll see to it that they hear this tale and know what it is to be a true hero. No problem. I to jest dzielnica biedoty Akki tym razem. Who did this? Show yourself. Pokazałbym ci, ale nie mam na to czasu. Aha, jak tak stoją, to cię nie przepuszczą, dopóki nie idziesz w ekipie chyba. Bo mnie tylko by mnie odpychali pewnie. Tak jak tamci, co chciałem do wieży dojść. Wow, wykonanie tego miasta też, nie? To było... Gierka, to jest gierka z 2007, przypominam, nie? Oj, chyba nie musimy się wracać już. Chyba za daleko zeszliśmy razem.
Tak, widzimy, tu jest jedna, o, dzielnica biedoty, nie wiem, średnia dzielnica po prostu, dzielnica pomiędzy, tak zwana, i no i bogata. I gdzieś tu jest wieża. A, już ją widzę. Wypierdalaj. O, tu jeszcze możemy pomóc od razu. No dobra. Rodoha, ale... No tak, wiadomo, że w kółko robienie tego samego w pewnym momencie się znudzi i myślę, że fakt, że możemy to załatwić dosyć szybko, jest dobry. I przyjemne przede wszystkim. I only wish my sons were half as brave as you. I'll see to it that they hear this tale and know what it is to be a true hero. Spoko. Leave, peasant. Ty jesteś peasant, kurwa. Znaczy, ja nie mam nic do tego, że ktoś jest ze wsi czy coś, nie? Wieś zajebista jest w sumie, nie? Tak ogólnie, ja byłem i chciałbym jeszcze być, nie raz. Ale... jeżeli ktoś tak cię nazywa, to znaczy, że w złym znaczeniu chce. Tak samo można kogoś nazwać miastowym w złym znaczeniu, nie? Mówisz? O kurwa, ile tego jest. A to jest co? Gadanko. Można podsłuchiwać. Archer who guards the eastern wing. Poor bastard's brother caught an arrow in the throat. Doubt he'll last the night. How can he continue to work knowing what's to come? He visits his brother often, so I cover for him when I can. You aren't there now? No. I've family business of my own to attend to. Then he'd best hope the doctor doesn't learn of his desertion. He won't. Long as you stay silent. Don't worry. Your secret's safe with me. Okej. Okay. Dowiedzieliśmy się, że niektórzy właśnie strażnicy tak jakby unikają swojej obowiązków stania na straży gdzieś tam na niektórych dachach i tak jak widzimy tam jest jeden i tam jeden był też. Gentle push robię, kurwa. Rozumiesz to? Wypierdalaj. Wiesz, że możesz dostać wpierdol za to. Także no co? Tak samo jak w poprzedniej dzielnicy musimy polecieć. Zwyczajnie. Tu mamy za to, widzimy. Już
strażników dosyć często. Nie jest takie nie są takie wysokie te wieże, ale właśnie są strażnicy. Będą mieli problem z nami na pewno. To nie jest dobry sposób na żebranie. To jest kurwa najgorszy sposób z możliwych chyba. Centralnie wpierdalanie się ludziom przed twarz i domaganie się wręcz. Tam niby please, please, spoko, ale nie tak, kurwa. To twoje please, wiesz, nic nie znaczy, nie? Jak się komuś przed twarz wpierdalasz i drzesz mu ryja, że chcesz od niego pieniądze za darmo, za nic, kurwa. Please, wtedy nic nie znaczy. Okej, będzie walka. Masz jakiś problem ze mną, kolego? Może nie ma problemu ze mną. Ma problem, ale może wiesz co? Pierdol się. Ej, tak jak ja gram też w tą jedynkę, nie? To tak samo nie mogę się doczekać następnych części, jak grałem na przykład teraz w GTA 3 i nie mogę się doczekać następnych części. Masakrycznie. Naprawdę. Co to jest? Informer Assassination Challenge. Aha, wiem co, okej. Dobra. Tylko kto, gdzie on jest? Tu chyba. Altair, he's after me. He saw me. He will kill me and my wife and children. What a mess. Have you come to end my misery? No. Al-Mualim has more compassion than I thought. Could you help me then? A knight of the Hospitalier is after me. If you could eliminate him, you would do a fellow a real honor. I've been here in Akkar since the Crusaders were laying siege. I can give you important information in return. Okay, musimy załatwić jakiegoś gościa, który chce jego zabić. Tego typa. Ten koleś? Ah.
You've drawn a sword. Kurwa, diabłem jakąś. Kobietę biedną. To był chyba on, nie? Ogólnie. A stealth assassinate, okej. Czyli bierzemy sztylet wyciągany. Zamknij się, kurwa, tam. Fuck. No wyciągaj gra, kurwa, broń. O kurwa. Coś mi to stealth nie wyszło. Mogłem pójść znowu drabiną, ale mówię, może będzie git. Zabiję cię zaraz. No i co? Musisz gdzieś schować, nie? Dostaniesz bułę w ryj zaraz, nie? Autentycznie. A, jest, okej. Assassinate. Dobra, już wiem, jak to się robi. Okej, dobra. Czyli to musi być w tym high profile zrobione, no nie? Wszystko do rozkminienia. I co, git? It is done. He's dead. Oh, I am extremely grateful. So, here is what I know about Garni de Naplouse, Grand Master of the Hospitalier. Garni let his patients roam the halls of his fortress. No one, save scholars, may enter his personal workspace, and the rooftops are guarded by archers. I'm sure this information will help deliver Garni to the gates of hell. Okej. To jest wystarczająca informacja, żeby iść i kolesia zabić. Ogólnie dowiedzieliśmy się, że nikt nie może wchodzić do jego fortecy tam, nie? Oprócz strażników i tych uczonych, tak zwanych. I możemy już teraz iść, bo to wystarczy jakby, no ale myślę, że się chyba pobawimy jeszcze trochę.
oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ja się gierki uczę dopiero. Przed nami jeszcze sporo innych asasynów i cieszę się na myśl o tym. Zajrzyjcie do innych materiałów, bo tam też naprawdę dobre akcje czasami odchodzą i w ogóle jest sympatycznie i śmiesznie. Myślę. Także zostawcie po sobie znak, jakiś komentarz, subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.